Witam Was, moi kochani, bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Xazax i dzisiaj pogadamy sobie o pewnym ciekawym temacie, ale najpierw chcę Wam się wytłumaczyć, dlaczego przy starcie każdego filmu siedzę tak. A to dlatego, że sprawdzam, czy wszystkie na pewno rzeczy na podglądzie się odpaliły, kamerka, tło i tak dalej i dopiero po ułamku sekundy spoglądam w kamerkę na Was i zaczynamy gadać. Moi kochani, zajmiemy się tematem Diablo 2 HD. Jakby nas wszystkich to cieszyło. Oczywiście, jeżeli to by było poza oczywiście tym nowym announcem, no bo jakby co powiedzieli tylko Diablo 2 HD, to by było troszeczkę słabo. Każdy by się cieszył, ale byłoby taki niedosyt by powstał, w zależności od tego, co by w tym Diablo 2 HD miało być. Jakby był nowy akt. Oh shit. Moi drodzy, temat jest następujący. Jak powinno wyglądać Diablo 2 HD, czy tam remaster? Trzeba odróżnić dwie wersje, remaster od HD. Remaster, moi drodzy, to by musiał być na nowym jakimś silniku, na jakimś tam remake, na przykład Diablo 2 Remake, na silniku Diablo 3 i tak dalej, żeby po prostu Diablo zrobić taką kampanię z Diablo 2 w Diablo 3 i te postacie tam przenieść i w ogóle. Moi kochani, moim zdaniem to by wkurzyło wielu fanów. Ojejku, ja samym tego bardzo nie chciał. Może to brzmi ciekawie, ale Diablo 2 straciłoby swój niepowtarzalny urok i klimat. Na pewno. Ten silnik się do tej gry nie nadaje. Diablo 2 najprędzej, jeżeli już by przenieść na jakiś silnik, to na Path of Exile. Wiem, że wielu... że między tymi obozami jest jakaś tam... konflikt z niewiadomych przyczyn, ale moim zdaniem to już by prędzej pasowało, no bo no Path of Exile gdzieś tam ma troszeczkę tą szatę bardziej zbliżoną do klimatów właśnie Diablo 1 i 2 niż do Diablo 3. Ale okej, okay. Nie mówmy o przenoszeniu silnika, bo takie coś raczej nie będzie miało miejsca. Raczej mówimy tutaj o starym silniku Diablo 2. Co tam takiego powinno być w tym remasterze? Co ja bym chciał, może tak, żeby tam było? Co ja bym chciał, w co by mogli zaingerować, a w co by mogli nie ingerować w ogóle? Moi drodzy, no wiadomo, rozdziałki, rozdzielczości różne, przeróżne, nie tylko 720 i 1080, ale i 4K. Trzeba też już pomyśleć o tym, że może ktoś by chciał zagrać na dużym telewizorze, tak? No czemu nie, prawda? Niech ta gra będzie kompatybilna z Windowsem 10, bo o ile mi wiadomo, Diablo 2 nawet na tym patchu 1.14b czy C, jeszcze nie sprawdzałem go na Windowsie 10, ale coś gdzieś przeczytałem, że nie działa. A to mnie bardzo martwi, będę musiał sprawdzić, ale kurczę, no jakbym miał jeszcze już nie pograć sobie w Diablo 2. Moi drodzy, no, rozdziałki, to podstawa. Druga sprawa, co powinno się w grze znajdować? Z takich bardzo mało inwazyjnych rzeczy. Kompatybilność z Battle.netem aktualnym, czy tam przyszłym, który wyjdzie. Czyli Diablo 2 w aplikacji Battle.net, która już się tak nie będzie pewnie nazywać, ale no, w aplikacji Blizzarda. Lista znajomych, tak jak jest w każdej grze Blizzarda, taka rozwijana lista znajomych, do których można napisać i tak dalej. Zupdate'owana czcionka. Troszeczkę zupdate'owana czcionka, no bo ta teraz w tych... Chociaż jakby zrobić rozdziałkę, to ta czcionka mogłaby nie być taka zła. Bo ona jest taka brzydka przez to, że jest właśnie pikselowata taka. Tak, mówiłem już o rozdziałce, mówiłem już o liście znajomych. To są dwie podstawowe rzeczy. I z takich bardzo mało inwazyjnych rzeczy... To bym chciał na pewno automatyczne podnoszenie złota. Moi kochani, wiem, że wiele starych wyjadaczy mi powie: o, się wychował na Diablo 3 i tak dalej. Nie, ja się wychowałem właśnie na Diablo 1 i 2. I jednak jest pewna wygoda w tym podnoszeniu złota automatycznym. To nie jest, jeżeli chodzi o Diablo 2, to nie jest utrudnienie w tym momencie, tylko to jest po prostu niewygodne, nieporęczne takie, no że przerywamy walkę, to trochę urywa fanu ze zbierania tego złota. Automatyczne
ma swój urok, naprawdę, jak się przebiegamy i widzimy, jak to złoto tam się nabija. I nie zabiera dużo czasu i nie frustruje, bo w Diablo 2, jak ostatnio grałem, to bardzo często omijałem te złoto, tak? Po prostu sobie olewałem. Druga sprawa, no to ten taki licznik w prawym dolnym rogu, który pokazuje, ile złota zebraliśmy. To jest bardzo ciekawa opcja. Kolejna bardzo ciekawa opcja to jest taki mały wyświetlacz, taki mały wyskakująca cyferka z podniesionym złotem aktualnie, przepraszam. Tak jak jest w Diablo 3 i w Diablo 1 HD na przykład. Fajnie by było, gdybyśmy mieli opcję, kolejna z opcji takich nieingerujących w gameplay, żeby nam pokazywało, ile expa wbiliśmy na danym potworku. Tak jak jest właśnie w Diablo, w Belzebubie, w Diablo 1 HD. Po zabiciu potworka nam pokazuje tam plus 13 expa, plus 8 expa i to tak na ułamek sekundy, że to nie zasłania ekranu, jest to prawie niewidoczne, ale jeżeli chcemy wiedzieć, to widzimy to. Druga sprawa, nasze najmocniejsze hity, żeby się wyświetlały, takie czerwone na przykład, te, które wyprowadzamy najsilniejsze, powiedzmy. To by było dosyć ciekawe, chociaż niektórzy by powiedzieli, że jo, już byś chciał jak w Diablo 3 cały ekran zawalony bilionami tam obrażeń. Nie, w Diablo 3 to by było, przepraszam, w Diablo 2 to by były dużo mniejsze obrażenia na pewno. A po drugie, wystarczyłoby, żeby zrobić tylko te najmocniejsze. Nie wszystkie, tylko te najmocniejsze, które uderzamy, żeby nam się wyświetlały. Oczywiście opcjonalnie, żeby można było to wyłączyć, bo są ludzie, którzy nie chcą tego widzieć, albo nie wiem, dla nich im by to przeszkadzało. I to mi się wydaje, że robiłoby robotę. Kolejne opcje już będą troszeczkę bardziej inwazyjne w gameplay, moi drodzy, tak więc tutaj już troszeczkę bardziej pofantazjujemy. Ekwipunek, chodzi mi tutaj nie o samo EQ, gdzie leży miecz, zbroja, tam buty, rękawice, hełm. To może zostać tak jak jest, bo to jest klimatyczne, fajnie to wygląda, ale chodzi mi o naszą tą taką miejsce, tą sakwę, te przedmioty, które zbieramy na sprzedaż i tak dalej. Tu już bym wprowadził update właśnie z Diablo 3 również. Wiem, że w Path of Exile jest zrobione to tak jak w Diablo 2, ale tam jest chyba troszeczkę więcej miejsca. W Diablo 2, podnosząc trzy pełnopłytowe zbroje, jedną halabardę, znaczy trzy zwykłe zbroje w sumie nie muszą być pełnopłytowe, jedną halabardę, już nie możemy nic tam włożyć. To są cztery przedmioty, które sprzedadzą się za cenę, powiedzmy jak są niebieskie, tam po 50 golda. I musimy wracać do miasta. Tak samo jeżeli chodzi o zwoje identyfikacji i miejskiego portalu. Ja bym zrobił na to osobną zakładkę po prostu, tak jak jest w Torchlight'cie, bo na to i na mikstury, po prostu drugą zakładkę w ekwipunku, nawet jeżeli na przykład stary ekwipunek by został, to znaczy stare te ułożenie tych zbroi i tak dalej, to można po prostu dodać drugą zakładkę na mikstury, kamienie, runy i scrolle. Boże, na końcu języka, jak coś mam, to ciężko mi to wypowiedzieć. Miksturę, to i scrolle. Usunąć te księgi. Chociaż księgi mogłyby zostać, jeżeli bym miał swoje specjalne miejsce. No bo to nie chodzi o to, że to jest jakieś teraz utrudnienie, bo powiedzmy, że musielibyśmy dalej te scrolle podnosić i kupować. Ale niepotrzebnie one zajmują te dwie księgi miejsca w ekwipunku, tak? No, zgodzicie się ze mną? Cztery kwadraciki są zajęte przez to, a moglibyśmy coś tam zmieścić, co by tę rozgrywkę bardziej by była taka, no nie wiem, nie trzeba było co chwilę cofać się do miasta, żeby posprzedawać te rzeczy, tak? Tak samo, jeżeli chodzi o runy i tak dalej. Kostkę Horadrimów. Również bym zrobił taką zakładkę specjalną. Ta kostka Horadrimów oczywiście mogłaby być w skrzyneczce. Mogłaby być jako normalny fizyczny przedmiot, ale osobno do niej zrobić taką ikonkę gdzieś na dole na przykład, gdzie mamy ciągle do niej dostęp, tak? Nie chodzi o to, że na przykład będziemy mogli te mikstury zmieniać w jedną dużą podczas walki, tylko chodzi o to, że będziemy mogli zajrzeć, co tam jest w środku, wyjąć to, włożyć tam przedmioty i tak dalej, żeby był do niej wygodniejszy dostęp na przykład. Jeżeli chodzi o skrzynkę Stasz, o naszą w mieście skrzynkę z miejscem, to tam bym dodał miejsce i dodałbym jakieś zakładki. Oczywiście dodałbym też
skrzynkę między postaciami, czy albo zakładkę w tej skrzynce, w której można było między postaciami sobie rozdawać przedmioty, to taka opcja jest w co drugim modzie do Diablo i to jest po prostu, to nie jest utrudnienie. To, że każda postać ma swoją skrzynkę, to nie jest utrudnienie, tylko to jest w pewien sposób niewygodne, bo zawsze możemy sobie przerzucić przedmiot, nawet grając na Battle.necie możemy poprosić kolegę, żeby nam po prostu potem podał ten przedmiot, po tym jak go wyrzucimy na ziemię i tak dalej. Tak więc nie ma tam żadnego problemu z tym. Czyli taka zakładka na miejsce dla rzeczy, które mogą być dla innych postaci. No wypadnie nam na przykład, no w Diablo 2 jest całkiem inny lód, wypadnie nam do nekromanty bardzo fajna różdżka. I grając z czarodziejką normalnie byśmy ją sprzedali za max golda, który można w danym akcie sprzedać. A tak możemy sobie przełożyć do naszego nekromanty, jeżeli nam się nie chce babrać z przekazywaniem przedmiotu i tak dalej. Oprócz tego, moi kochani, z takich już jeszcze bardziej inwazyjnych, z jeszcze bardziej inwazyjnych rzeczy, które by zaingerowały w gameplay, dodałbym do skilli tiery. Tiery, tak jak są w Torchlight'cie, tiery. Tak. Rzeczy, które na wzór run z Diablo 3 zmieniałyby troszeczkę danego skilla po wbiciu iluś tam punktów. Na przykład po wbiciu 7 punktów odblokowujemy tier 2. Czyli nasze szkielety dla nekromanty walczą teraz, albo mają szansę na blok jakąś tam, nie? Tarczą. Albo mają szansę się same ożywić. Coś w tym stylu. Nie za bardzo ułatwiające, bo to oczywiście, ja to podaję tylko takie głupie przykłady, ale to by musiał ktoś, kto się zna na balansie, ogarnąć. Na przykład krwawy golem. Na tierze jakimś tam ginąc zabiera ze sobą wybucha po prostu na przykład i zabiera ze sobą grupę potworów, tak jak wybuch zwłok. No taki nieduży bonus, ale zawsze zachęcający do tego, żeby wbijać te skille tam oprócz tych obrażeń i tak dalej, i tak dalej. Na przykład podmuch mrozu dla druida, na pewno na ostatnim, powiedzmy, tierze trzecim automatycznie by zamrażał mobki tak, żeby były już, wiecie, unieruchomione. Na przykład. Taki głupi przykład, ale można by tego troszeczkę powymyślać i to by mogło być całkiem ciekawe. Prawda? I ostatnim takim, i to już najbardziej ingerującym w gameplay i takim elementem, na który najbardziej ludzie by narzekali z jednej strony, a z drugiej strony to by było fajne. Dodać coś w rodzaju riftów do Diablo. Wiem, co od razu napiszecie. Jaj, od razu by się grało, tylko te rifty, to ja chcę coś zrobić z Diablo 2, Diablo 3. Nie. Zrobić tak, żeby tam nie było lepszego dropu, tak jak jest w Diablo 3, żeby tam nie było, tylko tam się opłacało chodzić, tylko żeby można, o, transmogi tam było zdobyć, na przykład. Żeby jakiś tam rzadki przedmiot był możliwy do wydropienia. Żeby było to troszeczkę ciekawsze, bo wiecie, tak przechodzić tą kampanię w kółko i w kółko i w kółko. No to już jest trochę, powiedzmy, przejadłoby się, chociaż wiem, że wyjadaczom to się dalej nie przejadło do dzisiaj. Ale moim zdaniem jakoś by to urozmaiciło rozgrywkę. Nie wiem, czy questy w sumie by nie były lepsze. Takie jak są w Diablo 3, te takie, te, ale to trzeba by było dłużej się zastanowić nad tym, co by miało być z tego, jakie by miały być za to nagrody i tak dalej. Moim zdaniem i jakiś rodzaj endgame'u by się przydał, taki konkretniejszy. Te rifty nie musiałyby wcale wyglądać jak rifty w Diablo 3. Mogłoby to działać na zasadzie podobnej do Torchlighta również. Wiem, że stamtąd zaczerpuję już kolejny pomysł, ale to robiła ekipa właśnie Blizzard North. Dlaczego by nie wziąć od nich pomysłów? Torchlight jest coś takiego jak Mapworks. Tam kupujemy w mapę jakąś tam, która jest, która daje, to podobne coś jest chyba też w Path of Exile, ale nie jestem pewien, bo do tego jeszcze tam nie doszedłem. Kupujemy jakąś tam mapę, idziemy do tej takiej szafy z riftami, w Diablo 2 powiedzmy ona by była jakaś bardziej mroczna. Taki portal, o, jak w tym tajemnym sanktuarium były te portale takie.
aktywujemy tamtą mapę i dane mapy są nie na losowe lokacje, ale na daną lokację z danym bossem i tam powiedzmy mamy szansę wydropić jakiś tam transmog albo jakąś tam fajną legendę albo jedną część zestawu albo nie wiem, no jakąś miksturę legendarną czy coś w tym stylu. I moi drodzy, takie mapy na przykład nie otwierałoby się tak jak rifty, wchodzisz, odpalasz, wchodzisz, tylko byłyby bardzo ciężkie do znalezienia, do wydropienia. Na przykład taka podstawowa mapa do jakiejś podstawowej krainy kosztowałaby bardzo dużo golda, a w Diablo 2 gold troszeczkę był trudniejszy do zdobycia, miał wartość jakąś. Albo trzeba by było na przykład, nie wiem, 5 legendarnych przedmiotów zmienić tam w jakąś, w kostce Hora Dreamów na jakąś tam mapę, tak? Czy na jakiś klucz do lokacji, w której możemy wydropić mapę. To jest ciekawe. I w tej i mając taką mapę możemy zaprosić znajomych, albo nie, jeszcze lepiej. Chociaż nie, zaprosić znajomych to jest dobry pomysł, wcale nie jest zły. Chociaż wiem, że od razu by się pojawiły aukcje na Allegro, że zapraszamy naszą ekipą na tą i na tą mapę. Ale wydaje mi się, że to by był całkiem, całkiem ciekawy pomysł i jeżeli takie rzeczy by weszły do Diablo 2, to na pewno by umiliły czas w oczekiwaniu na ten nowy projekt, który prawdopodobnie już niedługo zostanie zapowiedziany. Tak więc to by było na tyle. Dzięki Wam wielkie za uwagę. Mam nadzieję, że moje propozycje co do Diablo 2 HD i te mniej ingerujące i te bardziej też przypadły Wam do gustu i napiszcie, co byście chcieli Wy zobaczyć w takim Diablo 2 HD czy w tej odświeżonej wersji. Napiszcie, bo moim zdaniem, jeżeli wprowadzą tylko i wyłącznie rozdziałkę HD i kompatybilność z Battle.netem, to ludzie pograją, przejdą sobie raz i wyłączą to. I tylko ci, wiadomo, najbardziej zatwardziali fani, którzy do dzisiaj siedzą, to by dalej grali po prostu w rozdziałce HD. Chociaż oni mogą dalej grać w rozdziałce HD, no bo są te mody, tak? Tego Blizzard raczej nie zrobi. Coś tam, jakieś tam mini rzeczy tam pododają, moim zdaniem. Ale okej, okay. Mniejsza o to. Widzimy się w następnym filmie, moi kochani. Napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie i jak byście chcieli, żeby to wyglądało. Pa, pa!